Czy Eisenbichler jest słaby, czy po prostu reszta jest tak mocna, że on nawet będąc w niezłej formie i tak się tam nie łapie? No. Może tak być. Może tak być. Może, wiecie, co mnie martwi? Że Eisenbichler, który się tam nie łapie, gdyby zmienił paszport na polski, mógłby być naszym liderem. To mnie martwi. No, albo taki Konstantin Schmidt, bo zapominamy jeszcze o nim, Eisenbichler, ale jeszcze jest Konstantin Schmidt, który przecież jeździł dobrych kilka sezonów regularnie spisywał się całkiem przyzwoicie, nagle puch, nie ma faceta. Albo gdyby Zografski miał nasz paszport, też by był naszym liderem. No, wielu zawodników ale nie byłoby się z kim, niestety, gdyby mieli nasz paszport. Erik Belszoł by nawet przydał w obecnej formie. Masakra, rety, masakra.